czy pogoń dziś i w latach 90. to to samo? Znaczy, no przede wszystkim zróżni się infrastrukturą, czyli obiekty pogoni są w tym czasie no piękne. Mamy tutaj stadion, który no spełnia warunki wszystkie, które w XXI wieku kibice sobie życzyli. Piękna murawa, piękne trybuny, zadaszony stadion. Jeśli chodzi o drużynę, to na pewno Pogoń przez ostatnie lata jest drużyną, która wiedzie prym w Westerklasie. Mam sentyment oczywiście do tego miejsca, ale no stadion był całkiem inny, także kibice nie mieli tak dobrych warunków jak tutaj. Uważam, że drużyna miała również duży potencjał, ale tamte czasy troszeczkę inaczej wyglądały, nie było takiej możliwości jak teraz. My w tamtych latach 90. również uważam, byliśmy dobrą drużyną, mieliśmy fajnych zawodników, którzy naprawdę zrobili fajną piłkarską karierę, ale no, nie było takiej możliwości jak teraz grania w europejskich pucharach. Jest wszystko tutaj stworzone ku temu, żeby drużyna osiągała sukcesy, a taki osiąga i mam nadzieję, że w tym roku również jesteśmy przed finałem Pucharu Polski. Miejmy nadzieję, że Pogoń pierwszy raz w historii zdobędzie Puchar Polski. Ja z kolegami mieliśmy możliwość zagrania w finale w Bydgoszczy w 2010 roku. Niestety nie udało się wygrać, także mam nadzieję, że Pogoń w końcu zdobędzie uprawniony puchar, a później następne sukcesy również będą tutaj mogły być łupem naszej szczecińskiej Pogoni.